panie burmistrzu, ten dzisiejszy dzień tutaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim to taki dzień wyjątkowy dla pana, dla społeczeństwa, które tutaj mieszka. Wyjątkowy, bo bardzo się utożsamiam z tym, co tutaj robią pasjonaci, członkowie Stowarzyszenia Wspólnie dla Chełmska Śląskiego, tak? Oni cieszą się tym miejscem, w którym mieszkają, bo pochodzą stąd, identyfikują się z tym miejscem, ale jednocześnie szanują historię, bo wiemy, że przed nami ktoś inny tutaj mieszkał, oddychał tym samym powietrzem, pił tą samą wodę, ale my się tutaj urodziliśmy dzisiaj, my jesteśmy gospodarzami, ale nie wykreślamy tego, co było przed nami. Ta szkoła tutaj ma coś w sobie takiego, że ma tą izbę tutaj taką, zbierają tam różne pamiątki i ci ludzie są tacy szczerzy i oddają im to. Są szczerzy, oddani, pełni entuzjazmu, pasjonaci właśnie swojego regionu, swojej miejscowości. I to ogromnie się z tego cieszę, szanuję i wspieram każde takie działanie, bo dzisiejszy dzień jest poświęcony już zmarłemu mieszkańcowi pamięci Janusza Rudnickiego, który tutaj pracował, działał na rzecz tej społeczności i też ogromnie się cieszę, że mieszkańcy pamiętają o nim.